Ewangelia Marka, rozdział 4, część 1. I znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. To morze to jezioro Galilejskie, czyli znowu rzecz dzieje się w Kafarnaum albo w pobliżu, tam gdzie Piotr łowił. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. Jezus odwoływał się do powszechnego doświadczenia swoich słuchaczy. Każdy z tych ludzi siał i wiedział, co się z tym wiąże. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Na polu ludzie często wydeptywali i wydeptują ścieżki. I jeśli ziarno tam padnie, to dzieje się z nim właśnie to, o czym Jezus mówił. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Często w Palestynie zdarzało się, że pod cienką warstwą gleby była już lita skała. I jeśli zboże tam padło i słońce przygrzało, no to działo się też właśnie to, o czym Jezus mówił. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. Ciernie i inne chwasty były i są zmorą każdego rolnika. W Palestynie ludzie walczyli z tymi cierniami. Często im się wydawało, że już je zniszczyli i zasiewali pole, a wtedy okazywało się, że te ciernie jednak są i zagłuszają zboże. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Jezus chciał najwidoczniej zainteresować słuchaczy i ci, którzy byli naprawdę zainteresowani, mogli się dopytać, o co chodzi. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12, o te podobieństwa. Wygląda na to, że poza apostołami i ludźmi z otoczenia Jezusa nikogo ta przypowieść nie zainteresowała. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Jezus twierdził, że ci, którzy chodzą z Nim, wiedzą więcej, rozumieją więcej, ale On też chce dotrzeć do tych, którzy nie wierzą w Niego i tylko czekają na cuda i uzdrowienia. Aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, a słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Nie chodzi o to, że Jezus nie chce, żeby ludzie w Niego uwierzyli i dostąpili odpuszczenia. On tylko wie, jaka jest postawa serca człowieka. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Jeżeli człowiek nie uwierzy, nie potraktuje poważnie słowa, to je po prostu zapomni, już szatan o to zadba. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą, a innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Są różne złe skłonności w sercu każdego z nas, które mogą doprowadzić do tego, że to słowo, które zasieje w nas Jezus, nie wyda owocu.
owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. W tym czasie, jeżeli z jednego zasianego ziarna zbierało się 3, to był już plon niezły. Jeżeli zbierało się 10, to plon był bardzo dobry. Te plony, o których Jezus mówi, są dla tych ludzi wręcz niewyobrażalne. To są niesamowicie bogate plony. To jest coś, co nie może się im pomieścić w głowie. Ale takie właśnie skutki ma przyjęcie Słowa Bożego z wiarą.